Jesteśmy właśnie w trasie do Tuluzy. Dzisiaj jedziemy odwiedzić miasto po raz kolejny. Nie było nas tam rok i jedę oczywiście zobaczyć sklepy z włóczkami, więc już się nie mogę doczekać. Zabieram Was w podróż dzisiaj do Tuluzy. Za dużo, bo we Francji są takie, o Jezu, późne kolacje, późne obiady i wczoraj było taki o 21:00 i to jest bardzo niegościnne, wiecie, nie zjeść tego wszystkiego, co ci oferują i tak się bardzo męczyłam wczoraj w nocy. Bolało mnie wszystko i nie mogłam spać z przejedzenia po prostu. Dzisiaj liczę na to, że troszeczkę mi żołądek odpocznie. Droga jest przepiękna, ale tu jest tyle zakrętów, że ja po prostu siedzę jak na szpilkach, bo się bardzo boję, takich zakrętów i droga jest dla mnie traumatyczna, dlatego staram się nagrywać, żeby siebie trochę rozproszyć. Więc jesteśmy już w połowie drogi. Witajcie w Tuluzie. Jesteśmy właśnie w Tuluzie i za chwilę wchodzę do sklepu z włóczkami Happy Wool, przynajmniej mam taką nadzieję. Bo tutaj zazwyczaj o 12 robią taką przerwę lunchową, ale na stronie Google było informacja, że są otwarci od 10 do 19. Wszędzie tutaj jeżdżą rowery, po prostu jest trochę dziko w porównaniu do wsi i w porównaniu nawet do Gdańska. Jest bardziej dziko. Tak jakby zobaczymy. Jestem bardzo ciekawa, bo tutaj mają taką fajną włóczkę, którą przywiozłam sobie w zeszłym roku. Od takiej jakiejś projektantki N something. Nie pamiętam dokładnie, jak się nazywa, ale zaraz wchodzimy i pokażę Wam, jak wygląda. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Come one in a dozen, the other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening?
five lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Live lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Nie, zaglądamy, pokażę wam później. Gdzie właśnie wyszłam ze sklepu z włóczkami i próbowaliśmy nawet zrobić zdjęcie przed sklepem, natomiast tam jest tak tłoczno, że się nie udało i na pewno mnie wkleimy, zrobimy gdzieś zdjęcie w jakimś innym miejscu i wkleimy mnie w tamto tło. A teraz jesteśmy przed Kapitolem, czyli to jest taki rynek jakby w Tuluzie. Tuluza w ogóle jest znana jako czerwone miasto, dlatego że większość budynków jest zbudowanych z czerwonej cegły, więc wygląda naprawdę przepięknie. Z piękniejszych uliczek Toulouse, która odrobinę wygląda jak ulica Pocahontas z Harry'ego Pottera, więc wam pokażę. So you want to have dessert? What? You want to have dessert? Yes. Jesteśmy już po pierwszych zakupach w Happy Wool. Kupiłam sobie włóczki, którą pokażę wam później. Teraz idziemy do drugiego sklepu z włóczkami. W międzyczasie zaliczyliśmy też lunch w takiej fajnej wegetariańskiej knajpce. I lecimy dalej. Słuchajcie, to co się tutaj dzieje,
naprawdę tu jest bardzo dużo ludzi, wszyscy jeżdżą na rowerach. I trzeba bardzo uważać, więc ja tutaj nagrywam tylko w momencie, kiedy stwierdzamy, że jest bezpiecznie. Także tak, zaraz wchodzimy do kolejnego sklepu z włóczkami. Jesteśmy. Słuchajcie, tu jest 42% jedwabiu, 42, 58 moheru i 42 jedwabiu w jednej i w drugiej, więc jeżeli testy moherowe, to jest po prostu tak przemiłe, że nawet nie czuć, że tutaj jest moher. Słuchajcie, właśnie wyszłam ze sklepu Lang Yarns, który jest tutaj w Tuluzie, i wydałam 70 euro. Mogłam sobie tego wszystkiego dotknąć i włóczki Lang Yarns stawiam teraz na pierwszym miejscu. Wszystko, czego dotknęłam, było ultra po prostu i żałuję, że nie dotykałam tych włóczek po prostu wcześniej, że nie miałam okazji, żeby sobie sprawdzić, jakie one są super miękkie. Miałam okazję dotykać najbardziej przyjemny moher ever. Nie kupiłam go, bo nie było koloru, który chciałam. Ale pewnie zamówię sobie już niedługo i kupiłam sobie inne młotki, ale o! Już się nie mogę doczekać, kiedy wam pokażę. Simon właśnie coś ogarnia, a ja stwierdziłam, że skoro sobie tutaj siedzę sobie na kawce, to pokażę wam, co kupiłam, ale nie wiem, czy będzie mnie dobrze słychać, więc najwyżej nagram to jeszcze raz. No właśnie, nie było słychać. Ale nie ma tego złego. Słuchajcie, jestem teraz tutaj, gdzie się zatrzymaliśmy i pomimo tego, że mogę słychać jakieś tam głosy w tle, jakieś chodzenie i tak dalej, to myślę, że uda mi się pokazać, co kupiłam sobie. Ten vlog jest bardzo spontaniczny i chciałabym, żeby taki został do samego końca. Słuchajcie, to najpierw odwiedziliśmy sklep Fildara, Happy Wool, i tam, że zaraz wam pokażę te wszystkie włóczki, już się nie mogę doczekać. W sklepie Fildara wybrałam sobie włóczki na dwa projekty. Już wam pokazuję, co ja tutaj mam. I zaczęłam od Any Blood. To jest włóczka, którą kupiłam już w zeszłym roku, włóczka moherowa. Ten kolor to jest Honeymoon. Tutaj w motku macie 72% Super Kit Mohair i 28% jedwabiu. Ja mam tą włóczkę w kolorze takim przepięknym niebieskim. Zaczęłam robić z niej rękawiczki, ale w sumie spłułam, nie skończyłam tego projektu nigdy. I wiedziałam już, że żałowałam wtedy, że nie kupiłam sobie do tych rękawiczek jakiegoś merynosa. Tym razem nie popełniłam tego błędu i kupiłam sobie zarówno mohair od Unblood, jak i merino.
To jest 100% merino extra fine. I te kolory, one się będą bardzo fajnie uzupełniać. Myślę, że stworzy się z tego bardzo fajny melanż. I chcę stworzyć właśnie z tego rękawiczki. Także to będzie kolejna para rękawiczek do tego wzoru o prostych rękawiczkach. Chcę stworzyć takiego e-booka, gdzie wyjaśnię po prostu Wam, jak prosto zrobić rękawiczki. Także to są dwa kolory. Ten kolor to jest... co to za kolor jest? Oasis. Oasis, a to jest Honeymoon. Więc możecie je właśnie kupić w tym sklepie Happy Wool. Ja nie wiem, czy nie mają dostawy do Polski. Ja się teraz zapisałam jako stały klient i będę dostawała jakieś zniżki od nich i 20% zniżki na urodziny. A te włóczki Endblad polecam, bo naprawdę są bardzo fajne. Być może są gdzieś już w Polsce dostępne, a jeżeli nie, to jeżeli jesteście ciekawi, jeżeli na przykład jesteście sklepem i chcielibyście sprowadzić jakieś ciekawe włóczki, to myślę, że ta Endblad, która jest francuską marką, jest bardzo ciekawą opcją. Chciałam kupić kolejną włóczkę od Endblad, ale nie było w tym kolorze, którym chciałam, więc wybrałam sobie na projekt Winterland, na moją czapkę Winterland, Fieldara w takim kolorze. Dzisiaj krują u mnie po prostu barwy jesienne. I do tego dobrałam sobie Merinosa, też od Fieldara. To jest Merinos, Field Merinos 6. I ten Merinos ma 78 metrów w 50-gramowym motku. Stwierdziłam, że tym razem ta czapka Winterland chciałabym, żeby była troszeczkę grubsza. I będą tam drobne modyfikacje i myślę, że ta czapka wyjdzie pod koniec listopada. Zobaczymy, jak mi się uda wszystko wprowadzić. Być może to już będzie też wcześniej. Kupiłam sobie dwa motki tego merino i jeden motek jedwabiu z moherem. I tutaj jest 70% moheru i 30% jedwabiu. Czyli też jest takie fajne połączenie. Tego moheru jest troszeczkę mniej, a troszeczkę więcej jedwabiu niż w takich standardowych motkach. I to jest 25 gram. 195 metrów, czyli troszeczkę mniej niż w innych motkach moherowych. Słuchajcie, ja mam lunch za 20 minut, więc staram się streszczać. Tak, bo tutaj są bardzo restrykcyjne zasady, jeżeli chodzi o lunch. I jeszcze dzisiaj siedzę w moim Gentle Whisper. Testy, słuchajcie, dobiegają końcowi. I mam też dzisiaj na sobie moje przepiękne vintage kulczyki, które kupiłam w vintage shopie w South Africa, który odwiedziliśmy w zeszłym tygodniu. Dobra, i to byłoby to, co kupiłam sobie w sklepie Fieldara. W ogóle sklep Fieldara jest taki bardzo fajny, nowoczesny. Tam jest dosyć jasno. Wydaje mi się, że zwłaszcza jeżeli jesteście w tej pierwszej części sklepu, gdzie jest główna ta witryna, to tam naprawdę jest dosyć jasno i tam można sobie te kolory porównać. Im głębiej w sklep, tym już jest to światło takie jarzeniowe. Natomiast tam, jeżeli szukacie włóczek typowo naturalnych, to właśnie Endblad i Fieldar ma takie części, gdzie są naturalne, a tak to oni jeszcze mają te włóczki pęgłę i te włóczki zupełnie chyba nie są naturalne, może mają jakąś odrobinę wełny, natomiast ja nie lubię takich włóczek, które mają za dużo które mają za dużo poliamidu, bo akrylowych to w ogóle nie kupuję. Natomiast i tak warto tam pójść, żeby sobie zobaczyć, co tam jest. Ja jeszcze tam kupiłam druty 5 mm, które już oczywiście zdążyłam stąd zabrać i zaczęłam już dziergać, więc pokażę Wam może innym razem. Zwykłe druty drewniane Fieldara z takim dosyć fajnym nawoskowaniem. Ja bardzo lubię te druty. Więc kupiłam je sobie, żeby mieć w samolocie, żeby zrobić tą czapkę Winterland. I powiem Wam, że fajnie jest wchodzić do takich sklepów z włóczkami. Bardzo, bardzo lubię oglądać się vlogi innych, kiedy właśnie oglądają... kiedy oglądają włóczki, kiedy po prostu widzę, że ten proces kreatywny tam się dzieje, prawda? Że ktoś sobie ogląda włóczkę i myśli, na co ja, co ja z tego zrobię, na co ja tą włóczkę wykorzystam. Więc tak, bardzo to lubię. Kurczę, jestem troszeczkę zestresowana, bo tutaj jednak mnie podsłuchują. Przynajmniej takie mam wrażenie, że wszyscy teraz słuchają, że ja mówię po polsku, bo tutaj się nie mówi po polsku. Dobra, pokażę Wam, co kupiłam sobie w drugim sklepie. Drugi sklep, do którego poszłam, to był sklep
to wam napiszę nazwę. Bardzo fajny, w ogóle jak otworzyliśmy drzwi, przywitał nas piesek, Jamnik, który był taki bojowy na początku, ale potem dał się zupełnie ujarzmić i Simon go głaskał. Ja w tym sklepie przepadłam. To był malutki sklep, w którym znajdowały się trzy osoby. Właścicielka, jej mama i jeszcze jedna osoba, nie wiem czy to był pracownik, w każdym razie oni dużo rozmawiali właśnie i chyba go szkoliła ta pani. Ja po prostu weszłam i od razu znalazłam tę włóczkę, którą chciałam kupić na skarpetki od Weroniki Barel. To jest włóczka Jawol od Lank Yarns, to jest ta Merino Superwash. Więc tu macie taką typową włóczkę skarpetkową, to jest merinos z poliamidem. I wymyśliłam sobie, że zrobię te skarpetki od Weroniki Barel, bo mi się bardzo podobają te nowe. Tutaj wam napiszę nazwę. Linki do wszystkiego wam zostawię na dole. Pod filmem, w opisie filmu. I chcę mieć koniecznie te skarpetki, więc kupiłam sobie te dwie włóczki. Jedna chyba kosztowała około 5,50 euro. Znaczy nie pamiętam dokładnie tych cen, ale tak to mniej więcej wyglądało. Nie wiem ile teraz stoi w ogóle euro, ale taka mniej więcej cena za jeden motek. Włóczką, która w ogóle zakochałam się w niej, jak ją zobaczyłam, to jest ta Wool Addicts by Lang Yarns. To jest najmilsza włóczka świata. Jest taka cudownie puszysta. To jest włóczka... Już wam mówię, co ona ma tutaj w środku. 50% alpaki, suri alpaki i 50% merino extra fine. Tu jest nawet polskie tłumaczenie, że to jest żywa wełna. Ale to jest cudowne, cudownie miękkie połączenie. I było tam tylko kilka kolorów. Pomarańczowy przyciągnął moje oczy najszybciej. I stwierdziłam, że w sumie nawet będzie mi pasować. Do tego dopasowałam sobie włóczkę Lamb's Wool w takim też dyniowym kolorze. Chciałabym z tego stworzyć czapkę albo rękawiczki. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Myślę, że jednak powstanie z tego czapka, bo teraz pracuję nad nowym projektem czapki. Takiej bardzo właśnie ciepłej i myślę, że zrobię z tego właśnie drugi kolor, jakby drugi model. Jeżeli będą mi pasować tutaj druty. Ta włóczka z lamp to jest jagnię? Nie wiem, mogę sobie sprawdzić. I tutaj w 50 gramach jest 150 metrów. Te ogólnie motki są spore, te Lang Yarns. Tutaj jest 100 metrów w 50 gramach. Wzięłam ją głównie ze względu na kolor, bo nie mogłam nigdzie znaleźć takiego koloru, który by mi pasował do tej włóczki, a one razem bardzo fajnie wyglądają i myślę, że się będą fajnie prezentować. W ogóle te kolory takie jesienne, one mi bardzo rozświetlają twarz. Z tych będą rękawiczki, z tych będzie czapka. Ja mam taki fioletowy płaszcz, myślę, że to wszystko będzie się fajnie zgrywało. I ostatnią włóczką, którą kupiłam w sklepie Lang Yarns, była ta włóczka. To jest Alpaca Socks Easy Wash. O mój Boże. Ta włóczka, jak ja ją dotknęłam, ona jest przecudowna. Ona jest taka mięciutka. Ona jest taka mięsista. W składzie ma 70% alpaki, super fine, i 30% poliamidu. Natomiast to jest włóczka skarpetkowa na druty 3-4 mm. Ta włóczka powinna wystarczyć na dwie pary damskich skarpetek. Z tego co tutaj widzę, bo tu jest w 150 gramach jest 390 metrów. Ja tą włóczkę widziałam dzień wcześniej u Teti we vlogu. I zastanawiałam się właśnie, czy jak odwiedzę ten sklep Lang Yarns, czy ona tam będzie i chciałam ją koniecznie dotknąć i zostałam zainfluencowana Teti i kupiłam ją. Kupiłam ją, słuchajcie, ta włóczka kosztowała 26 euro. 26 euro i coś tam jeszcze, jakieś centy. Czyli jest bardzo droga. Natomiast stwierdziłam, że jestem tam, chcę ją mieć. Jakbym tam nie była, nie dotknęłabym jej, to bym jej w życiu pewnie nie kupiła. A tak, kupiłam i chcę nam zrobić skarpety. Ta włóczka chyba kosztowała 13 euro. A ta chyba też kosztowała tyle. Więc w sumie to nawet nie wiem.
Wydałam w sklepie Lang's Yarn 70 euro, a w Fildara 45 albo 50 euro, coś około tego, więc wydałam 120 euro na włóczki. Ale czy ja się będę z tego jakoś, czy ja się z tym będę źle czuła? Na pewno nie. Kupiłam sobie takie włóczki, które są dla mnie wyjątkowe i fajne to dla mnie było, bo wiecie, jak jestem na targach, fajnie jest wypróbować te wszystkie włóczki nowe, ale tam jest tyle osób, że nie sposób na spokojnie sobie przemyśleć, wiecie, można pochodzić, pokrążyć po targach, natomiast jest to wykańczające, ilość ludzi jest przytłaczające, a tutaj, to wiecie, poszliśmy sobie do pierwszego sklepu, potem zrobiliśmy sobie przerwę na lunch, potem pochodziliśmy sobie po mieście, weszliśmy do drugiego sklepu, poszliśmy sobie na kawę, miałam czas, żeby sobie te włóczki pooglądać jeszcze, przemyśleć tak naprawdę, czego potrzebuję. I poszłam w sumie troszeczkę z listą, bo chciałam koniecznie włóczkę na skarpetki. No i chciałam włóczkę na kolejne rękawiczki, czyli mam właśnie ten komplet na rękawiczki. Chciałam włóczkę na Winter Wonderland. Czemu ja zawsze przekręcam tą nazwę? Chciałam czapkę na Winterland. Czapkę. Chciałam włóczkę na czapkę Winterland, więc nawet mi pasuje do szminki te kolory. No i myślałam o tym, żeby kupić jeszcze jedną włóczkę na czapkę i jedną na skarpetki, więc w sumie wszystko z listy kupiłam i czuję się taka ukontentowana. Tym bardziej, że wyprawa do Toulouse, stąd gdzie jesteśmy, a tutaj jest dosyć wysoko, bo to są tereny górzyste, nie jest dla mnie prosta, bo ja nie cierpię zakrętów i nie lubię wysokości, a tutaj mam kombo. No ale tak, słuchajcie, nie chcę zabierać Wam więcej czasu, to miał być vlog z Toulouse, dzień w Toulouse. Być może jeszcze zrobię jakieś dogrywki głosowe, żeby Wam pokazać, jak to miasto super wygląda. Natomiast to tyle. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Dajcie znać, jak Wam się podobało miasto, dajcie znać, jak Wam się podobają moje włóczki i do zobaczenia w kolejnym vlogu.